Zapraszamy tutaj wszystkich na centralny punkt rynku. Szanowni Państwo, Janusz Palikot jest już z nami. Zapraszamy wszystkich tutaj na centralny punkt rynku. Dzień dobry, Janusz Palikot, witam Państwa serdecznie. Bardzo proszę o uwagę, zapraszam tutaj bliżej, będziemy rozdawali książki, program ruchu Palikota z autografem dla osób, które będą chciały zadać pytania, będziemy starali się udzielić odpowiedzi. Proszę Państwa, 7 milionów miejsc pracy brakuje w naszym kraju. 7 milionów miejsc pracy. 4 miliony Polaków wyjechało za granicę do pracy w Anglii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w innych krajach Unii Europejskiej. 3 miliony Polaków nie ma pracy w kraju. To znaczy, że co trzecia osoba zdolna do pracy nie ma pracy w Polsce. Na 22 miliony osób zdolnych do pracy 7 milionów osób nie ma pracy. Polska jest krajem bardzo zadłużonym. Łączny dług w tej chwili naszego kraju to jest 560 miliardów złotych. 560 miliardów złotych. Nie jesteśmy w stanie już pożyczać pieniędzy. W związku z tym rząd, żeby załatać bardzo trudną sytuację budżetową, dokonuje dramatycznych i niesłusznych decyzji. Jedną z nich jest na przykład wstrzymanie tempa budowy dróg i autostrad. Połowa dróg będzie budowana po roku 2014, bo polskie państwo nie ma 20 miliardów wkładu własnego, żeby wykorzystać 100 miliardów pieniędzy z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury. Druga taka decyzja to wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1 stycznia 2012 roku w Polsce będą obowiązywały prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Kto chce dostać zabieg, skorzystać ze świadczeń, które się należą z tytułu ubezpieczenia, będzie musiał niestety dokonać prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To jest prawdziwa prywatyzacja służby zdrowia. I po trzecie wreszcie, oprócz tego wstrzymania tempa budowy dróg, oprócz wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, cofnięto pieniądze z OFE do ZUS-u, żeby zagwarantować bieżące wypłaty rent i emerytur. To są tylko niektóre ślady dramatycznych decyzji, nie uzdrawiających sytuacji, ale umożliwiających przez następne 2-3 lata funkcjonowanie polskiego państwa. Zadłużenia. Ile w tej chwili mamy zadłużenia? No zaraz panu powiem, mówiłem 560 miliardów, ale jeszcze panu powtórzę. Pan ma jak na imię? Henkowi. Brat mojego ojca. Miał też na imię. A ja zawsze mówię, że to są najpierw. Dobry, fajny facet. Proszę Państwa, Pan się spytał o zadłużenie. Przypomnę już o tym, mówimy jeszcze raz. 560 miliardów. Za Gierka mieliśmy 10 miliardów. Teraz mamy 560 miliardów. Oczywiście w stosunku do innego gospodarki, do wszystkiego, ale to są gigantyczne pieniądze. Zbliżyliśmy się do tych 55% naszego PKB, tego długu, tego rocznego obsługi długu. To są gigantyczne sumy, nieprawdopodobnie wielkie sumy. I my nie jesteśmy w stanie pożyczyć więcej. Portugalia ma kłopoty, Hiszpania ma kłopoty, Irlandia ma kłopoty, Islandia ma kłopoty. Te wszystkie kraje są zagrożone upadłością, zagrożone bankructwem. Dostają wielomiliardowe pożyczki, żeby się ratować, żeby wypłacać emerytury. Więc teraz dlatego rząd wstrzymał tempo budowy dróg i autostrad, dlatego przesunął pieniądze z ZUS-u, z OFE do ZUS-u, bo właśnie brakuje możliwości pożyczania na zewnątrz. Już nikt nie chce Polsce pożyczać. My musimy na gwałt podjąć działania tworzące dochód, rozwój, pracę, przemysł i podatki w Polsce. Dlatego trzeba podjąć takie trudne decyzje, o których ja tu mówiłem, dotyczące czy misji w Afganistanie, czy innych spraw. Bez tego typu decyzji nie będzie w Polsce wolnych pieniędzy na rozwój, a go potrzebujemy naprawdę jak nigdy wcześniej.